Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 15 odcinku naszej przygody z NBA 2K19, My GM Los Angeles Lakers, a więc no niestety odpadliśmy w playoffach na własne życzenie też. Tak przeżywam tą akcję, w której LeBron James podawał piłkę zamiast do przodu do niepilnowanego kompletnie centra Lopeza, podał do tyłu i straciliśmy piłkę. I to była akcja, w której zaważyły się losy przygód dalszych Los Angeles w playoffach. No ale cóż, nie ma co płakać, trzeba wziąć się w garść i w przyszłym sezonie z przytupem zacząć i skończyć sezon. A więc, no dobra, przesymulujmy całą rundę. Dobra, czyli mamy w drugiej rundzie Golden State Pelicans, Oklahoma, Houston. Po drugiej stronie Toronto, Milwaukee, Boston, Washington. A więc drużyny z miejsc 4, 6, 7, 8 po naszej stronie i trzecie, czyli Detroit, proszę bardzo, Brooklyn, Indiana i Philadelphia już po nich. Dobra, przesymulujemy kolejną rundę, ale najpierw konferencja oczywiście. Zbugowana jeszcze. Dobra. Już naprawdę mi się to znudziło. No i zobaczmy. O, 3 do 0 Oklahoma, 3 do 0. Czy będą 4-3 sweepy? Nie, 2. 2 sweepy Oklahoma z Houston. No, powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak łatwo Oklahoma będzie tutaj wygrać. Boston z Washingtonem 4 do 1 tutaj spoko. No i 4 do 0 też Toronto z Milwaukee. Czyli Toronto w Bostonie w finale konferencji i Golden State z Oklahoma. A więc no najlepsze drużyny. Jedynka z dwójką, jedynka z dwójką. No to zobaczmy. Toronto 1-0, 1-1, tutaj 2-0, 2-1 Boston. 3-0, 3-1, 3-2, 4-1 jest Golden State, 3-3 i uwaga, ostatni mecz, a więc jednak Toronto Raptors, czyli dwie najlepsze drużyny swoich konferencji rozegra finał. No to zobaczmy. Pierwszy dla Golden State, drugi również, trzeci 2-1, 3-1 i czy zakończymy te playoffy? Tak jest, zakończyliśmy, no i nie ma w ogóle żadnych niespodzianek. Golden State Warriors mistrzami NBA. 42 minuty, wszystko grał Steph Curry, 5 spotkań, 30 punktów niecałe, 9 asyst, 4,5 zbiórki, 1-2 przechwytu, 3 straty, aż skuteczność dużo mniejsza niż w sezonie, 46% z gry i 42% za 3. MVP finałów playoffów. No i co? Przechodzimy dalej. A więc kończymy pierwszy sezon. No tak, nie udało się, no i właśnie. Co on teraz chce? Aha, ma nowe cele. Reggie Jackson musi odejść. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Jeszcze chcę, żebyśmy zrobili tutaj hajs na Reggie Jacksonie, żeby nie musieć płacić podatków w przyszłym sezonie. No właśnie, budżet. Dobra. Tutaj mógłbym na operację na arenie wydać jakiś hajsik. Dobra, jak wszystko tutaj dam, nie będzie nic. Dobra, a jak zmniejszymy gdzieś tutaj, nie, to kompletnie nic nam nie da. No dobra. ...40% chemii mamy. Załamali się, widzę. Po tej porażce. No dobra, na payroll dajmy im, żeby zostało nam 10 milionów. Mhm.
No dobra, no co ja tutaj wymyślę? Nic nie wymyślę. Dobra, więc zaczynamy off-season. Tak więc, no tutaj w sumie niewiele się zmieniło. Dobra, kto tutaj jest aż tak bardzo niezadowolony? No dobra, nieważne, zaczynamy. Czyli zobaczmy, kto odchodzi. Vince Carter, Nowicki, Jamal Crawford, Jason Terry, Zach Randolph, Jefferson, Dwayne Wade, Udonis Haslem, Ginobili, David West, Nick Collison oraz Damian Wilkins, czyli najstarszy. Vince Carter zakończył karierę po 20 latach, Nowicki również. I Damian Wilkins po 9 latach. No, w sumie zaczął grę w wieku 30 lat w NBA. No, wszystko jest możliwe. Dobra, więc lecimy dalej. Hall of Fame. Zobaczmy, kto: Dirk Nowicki, Dwayne Wade oraz Vince Carter. Czyli najwięcej meczów rozegrał Nowicki. Najwięcej średnią punktów ma Dwayne Wade, 22. Zbiórek Nowicki, oczywiście 7,6. Asyst Dwayne Wade, 5,5. Tak samo najlepszy w przechwytach i w sumie w blokach równo z Nowickim. Dobra, trzy nowe gwiazdy w Hall of Fame. Jersey z numerem trzecim Miami Heat zawiesza koszulkę Dwayna Wade'a. Z numerem 20 San Antonio Spurs Ginobili i z numerem 41 Dallas Mavericks Dirka Nowickiego. Okej, kolejna wizyta u prezesa. Aha, czyli że będzie przyznawany bonus po czwartym faulu w dogrywce. No, w sumie to może być spoko. Dobra, zgadzam się. Dobra, że najgorsza drużyna w NBA będzie miała zredukowane szanse, aby zrobić top 3. No, ja tutaj się z tym nie zgadzam kompletnie. Że zredukować czas na akcję do 20 sekund, też się kompletnie z tym nie zgadzam. Aha, czyli że drużyny z takim samym bilansem nie będą miały też takich samych szans na zrobienie top 3, czyli też się z tym nie zgadzam. Aha, że top 7 pików robione są w loterii, a kolejne na miejsca. To też się nie zgadzam. Dobra, to chyba wszystko. Ok, League Meetings, czyli tutaj wszystko odrzucamy. Tak jest. Wszystko odrzucamy. Chociaż no, ewentualnie. Czy ja mogę tutaj na cokolwiek zagłosować? Nie, nie mogę. Nie mogę nic zmienić. No dobra, wszystko jest odrzucone, czyli w sumie spoko. Zgadzamy się. Mamy loterię draftu w tym momencie, więc zobaczmy. A więc Nowy Jork najwięcej szans, 25. No, nas tutaj nie ma w całej 15, więc przeskipujemy sobie to. A więc pick numer 1 dostało Charlotte Hornets, pick numer 2 Nowojorczycy, 3 Kawalerzyści, Timberwolves, Heat, Suns, Lakers. Jesteśmy na 7 miejscu. Hawks, no dobrze, mamy 7 pick od Dallas. Hawks, Celtics. Mamy również 25 pick, czyli 2 piki w pierwszej rundzie. Nie jest źle. Dobra. Okej, czyli tak. Head coach. Chyba go zwolnimy. Nie? Co myślicie? Stać nas będzie tutaj na kogoś lepszego. No jak jest tutaj na przykład Popowicz? Czy Stauffer? Wow. Dobra, zwalniamy go. Fire. Tak jest. Wyjazd.
Fajny byłeś, ale... Bluntly, harshly, don't fire. No dobra, no. Zwolnimy go, ale jeszcze z takim pogłaskaniem. Minus 3 morale wszystkich zawodników, ale spokojnie. Dobra, no więc head coach. Czyli co, no złożymy ofertę Popowiczowi. Przecież jest kozak trenerem, nie? Zobaczmy. No dobra, nie będę go o nic pytał, od razu się zajmiemy, czyli chciałby 7 milionów na 4 lata. O kurde. Dobra, czyli trochę tutaj trzeba... 7 baniek chcę na 4 lata. No dobra, no co, no damy mu. I co, jak mu dam te 7, to zainteresowanie będzie chociaż wysokie? Dobra, 7,5. 7,5 dostanie na 4 lata jako head coach, zobaczymy. Dobra, potrzebuje czasu. Plus 4 do zaufania mamy dla niego. No ale nasze poszukiwania nie mogą się tutaj zakończyć na tylko jednym. A więc zobaczmy jeszcze. O, potencjał tutaj Underwood w sumie ma spoko, ale ten Stauffer wydaje się naprawdę bardzo dobry, tylko że ma jeden tutaj minus. Widzę. Popowić same plusy. Dobra, zobaczmy. Ten Underwood też nie wygląda najgorzej. Stauffer. Taylor Schmidt. White. I tutaj już coraz gorsi. No zobaczmy jeszcze tutaj offense, A plus, A minus. No ten Stauffer. Chociaż kurde, Underwood. Dobra, spróbujmy z Underwoodem jeszcze. No i dwóch będziemy mieli potencjalnych head coachy. Dobra, a on by chciał... Zobaczcie, no 2 razy mniej prawie. 3900, czyli temu spokojnie można na przykład z 4, nawet 4,5 tutaj zaproponować. Dobra, zaproponujmy 4,5 na 4 lata. Dobra, plus 2 do zaufania, no to myślę, że na razie tyle. Asystent. Zobaczmy, kto tutaj byłby dobrym asystentem. Czyli contract negotiations, trading i potencjał. Bez ofert tutaj Taylor, tylko że ja, on jako GM tutaj jest główny, no ale dobra. Aha, nie jest zainteresowany, on by chciał być GM-em. Master, ale ma tutaj jakiś, widzę, minus. Williams, 12 ofert. Tak, tylko sprawdzę sobie, jak to tutaj wygląda, ilu tych trenerów jest. Dobra, no jest ich trochę, ale tutaj mamy już ich ładnie posegregowanych. Czyli dobra, no nie dziwię się, że na Mastersa nie ma tutaj żadnych ofert, a więc złożymy, myślę, i Williamsowi, i Navarro. Zobaczmy. Okej, 550 tysięcy by chciał na 4 lata. No to, no, że tyle ma ofert i jest naprawdę dobrym asystentem, myślę, że zwiększymy mu to zainteresowanie tak, żeby miał chociaż gdzieś te 70% paska, 75% paska zapełnionego. Dobra, planowałem tak do miliona dolecić, ale 750 tysięcy myślę, że powinno wystarczyć. Dobra. Okej, potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, no to to będzie jedna oferta i jeszcze mieliśmy zaproponować... A, czyli Williams już dostał, a więc Navarro. Navarro jeszcze został. Abraham. Dobra, zaczynamy. Też chcę 540, czyli myślę, że tyle samo. Zaproponujemy te 750. I zobaczymy, który będzie w stanie przyjąć tą ofertę. A więc Navarro nawet troszeczkę mniej by chciał zarabiać. Te 750 chyba spowoduje, że on bez problemu... Dobra, 700 mu zaoferujemy. Dobra, więc tutaj już mamy po 2 oferty. CFO, biznes potencjał. No w sumie jest spoko, mogę go zostawić. Tutaj mamy same C. Assistant coach.
Head scout w sumie może zostać. Trener też jest dobry. No ale tego asystenta zwalniamy. Zwalniamy go, są lepsi. Dobra, na razie. Okej. Okej, asystent GM, asystent coach. Dobra, jest tutaj kilku Pedersen. A B minus. Tutaj no Popowicz, no ale on jako główny przecież. Dobra, zobaczmy jeszcze tych asystentów. Dobra, czyli też po tych najlepszych, czyli najpierw Pedersen wydaje się tutaj być najlepszy z nich wszystkich. Dobra, dawaj Pedersenowi spróbujemy. Kontrakcik. Dobra, ile byś chciał zarabiać? 979 tysięcy. Dobra. Okej, to może zrobimy tak, że ja tutaj jeszcze poskładam te kilka ofert i widzimy się już, jak to wszystko zostanie ogarnięte. Okej, a więc wszyscy już złożyli podpisy, a więc naszym nowym asystentem moim, general managera, będzie Michael Williams. Bardzo dobrze radzi sobie z kontraktami, z trade'ami, A minus A, potencjał C, ale jest naprawdę na wysokim poziomie obecnie. Head coach Popowicz zrezygnował, dlatego mamy nowego head coacha, Jacob Underwood. Bardzo dobry offense A+, defense C+, ale ma dobry potencjał, więc jeszcze się tutaj wzmocni. I nowy asystent właśnie Underwooda, Stephen Dawkins, lepszy jest nawet w defensywie od naszego head coacha, ma też dobry potencjał na poziomie B, offense B+, a więc myślę, że wzmocniliśmy nasz sztab szkoleniowy. Dobra, czyli to już wszystko. Ok, NBA Draft Combine. To w sumie też nas nie obchodzi. Pre-draft workouts też nie. Od razu przejdziemy. Czyli co? Ja tutaj mogę sobie wziąć kilku i sobie nimi meczyk zagrać. No to jest w sumie bardzo dobra sprawa, no ale myślę, że na to nie ma czasu. Dlatego przejdziemy do draftu. Jeszcze spotkanie w biurze. Bol na centrze. No, Zion oczywiście będzie z jedynką. Jamorant, Keldon Johnson. No dobra, no zobaczymy, co tam będzie wolnego na nasz siódmy pick. No dobra, no zobaczymy. No jak będzie dostępny, to sobie go weźmiemy, jak nie, to nie. Dobra, witamy. Okej, okay, czyli RJ Barrett z pierwszym numerem. Co ty opowiadasz? A więc jednak nie, ziom. No to ładnie. Dobra, drugi. Jamorant. A więc cały czas Ziony jest wolny. Dobra. Kawalerzyści. No to w końcu z trzecim pikiem został wzięty. Czwarty. DeAndre Hunter. Dobra. Piąte miejsce Miami. Grant Williams. Ok, i szóste, i pewnie teraz wezmą, nie, Darius Garland. No i teraz Los Angeles. Dziewięć ofert otrzymaliśmy. No dobra, przyjrzyjmy sobie jakich. Czyli ten pick jest naprawdę bardzo wysoko brany pod uwagę. Proponują nam Jordana Clarksona i Tristana Thompsona. Na wysokich kontraktach. Jaylen Brown. O kurde. Jaylen Brown i pierwszy pick w 2023 roku, ale jeszcze musimy oddać im
Obecny pick 25 z pierwszej rundy za Jaylena Browna. Akurat na dwójce no potrzebujemy. No ale tutaj 10 punktów w poprzednim sezonie. Dobra, zobaczmy co jeszcze. Harrell i Williams oferują nam 8 pick Atlanta i jeszcze z przyszłego sezonu z pierwszej rundy. Czyli wymienimy się na 8 miejsce i jeszcze pierwsza rundowa przyszła. Dobra, Dragić i Olynyk. Nie, Monk i Zeller. Też nie. Rudy Gobert oraz Joe Ingles. Nie. Hardaway Jr. i Kanter. Kantera to ja bym w sumie tutaj przyjął. On chyba zdobył nagrodę dla Most Improved Player tamtego sezonu. 15 punktów, 12 zbiórek. Hardawaya też na dwójce jakoś byśmy tutaj wzięli. Ej, co myślicie, kurde, o tej wymianie? Dobra, nie. Nie, dziękuję. No to co? Wybieramy, czyli miałem wziąć Bola Bola. No proszę, nawet niektórzy tutaj sądzili, że z pierwszym numerem. No proszę bardzo, nawet trójki rzuca ten center. Dobra, no nie przychwyca piłki, no ale kurde, no i zdobywa punkty pod koszem i jeszcze rzuca trójki. Ej, dobra, no to chyba go bierzemy, nie? Jeszcze zobaczmy tutaj pod względem miejsc. Nickey Alexander Walker. No significant weaknesses. B- offense, defense, D+, SGPG 74 overalla. Ball ball 78. Hashimura na B. Ten 80. Keldon Johnson. Co to za pozycja? SGSF. Czyli dwójka albo trójka. No kurde. Dobra, tutaj już coraz gorsi zawodnicy. Chociaż też 78 overalla. Kevin Porter Jr. Jeszcze tak zobaczmy. No i dobra, tutaj już coraz słabsi. Okej. Okay. Dobra, więc teraz albo ten Bol Bol, albo Keldon Johnson. Czyli bierzemy dwójkę lub trójkę, czyli no pewnie na dwójce by grał. Overalla w tak młodym wieku, no to jest naprawdę sporo. 19 lat z Kentucky. Bol Bol z Oregonu też 19 lat. 2,21 ma. No i jak on potrafi rzucać trójki, to może być taki może słabszy troszeczkę unicorn. Jak to wyglądało? 22 punkty w statystykach, 9 zbiórek, 3 bloki, skuteczność za 3, 42% w 32 meczach. A ten Johnson 19,5 punktu, 5 zbiórek, 5 asyst, 2,5 przechwytu, 1 blok w 34 meczach. Dobra, nie, myślę, że weźmiemy tego Bol Bola. Dawaj, bierzemy go. Bol Bol z numerem 7. Dobra. Ok, przechodzimy dalej do naszego kolejnego piku. Calver, Reddish. Dobra, Kevin Porter Jr. w Brooklynie. Dalej, Kobe White, Dort, Trey Jones, Gofford, Fernando,
Ty Jerome. No i nasza kolej, 25. pick. Ok, nie dostaliśmy żadnych ofert. Zobaczmy, kto jeszcze jest tutaj dostępny. No proszę. Aha, ten zawodnik ma kontrakt już. No dobra. Zobaczmy, niby. No właśnie, po overallu, czyli niby najlepszy overall teraz Nazrion Reed. Chyba najlepszy z nich wszystkich by był. To jest na czwórkę, też na centrze potrafi grać, ale 22 punkty też, 5 zbiórek, 2,5 asysty. Za 3 też potrafi rzucać, tak więc dwóch wysokich zawodników byśmy sobie wzięli. No i w sumie bardzo podobny zawodnik do tamtego, do Bola Bola, Hayes. Dużo, dużo minusów. Też ładnie w zbiórkach widzę. Schofield. Dobra, też z obroną. Problemy, 16 punktów, 5,5 zbiórki, 2,7 w sumie przechwytu, 1,5 bloku. 72 overalla. 72 to widzę, że chyba będzie najlepiej z tych wszystkich zawodników. Tutaj i tak już nie przeskautowani. No dobra, no trzeba wybrać któregoś z tych najlepszych. Jeszcze Langforda, tak sobie zobaczymy. 18 punktów. Dobra. Troy Daniels, Joe Harris. Dobra, nie potrafi trójki rzucać. Dobra, chyba wezmę sobie tego Rida. 22 punkty, 5 zbiórek, 3 asysty. Dobra, dawaj Reed. Zapraszamy. No i dobra, powoli kończymy już pierwszą rundę. Dobra, pierwsza runda zakończona. Dobra, spauzujemy sobie i już przesimujemy do końca. Dobra, czyli jeszcze raz z pierwszym pikiem RJ Barrett, 80 overalla, 19 lat. Następnie Knicksi wzięli Ja Moranta, 81 overalla na rozgrywającego, też 19 lat. Williamson, 82 overalla, kawalerzyści na czwórce. Dalej Hunter, 77 overalla, a tutaj 73 nawet Williams. No, myśmy wzięli tego 76, no zobaczmy, czy ktoś jeszcze tutaj wziął lepiej. 78 Hachimura, no ale gdzie jest jeszcze ten z 80? Tutaj 73, nie, to on musiał być wzięty wcześniej. Dobra. Ten Hachimura jeszcze właśnie był dobry, ale myślę, że dokonaliśmy naprawdę dobrego wyboru w naszych pikach. No i rookie signing, czyli co? Bierzemy jednego i drugiego. Ball chce tutaj 10 baniek. Reed 76 i 73 overalla. No spoko, spoko. Bierzemy ich. Bierzemy ich dwóch. Dobra, team player options, czy mamy tutaj, Middleton nie chce, w ogóle miał opcję zawodnika, ale nie chce z nami przedłużyć kontraktu, a szkoda, dobry to był zawodnik. Kuzma akceptuje, znaczy my tutaj akceptujemy Kuzmę, bo możemy, Collinsa też bierzemy bardzo ładnie, Prince'a myślę, że można wziąć, no zobaczcie, on chce 3,5 miliona funtów, jak na 80 overalla to jest naprawdę bardzo mało, tak więc go bierzemy. Mikaliuk, no i nie wiem, co ja mam tutaj z nim zrobić, z Mikaliukiem. 3,5 punktu, no nic ciekawego w sumie nie zagrał. 22 lata ma, wiecie co? Nie, nie bierzemy go. Nie bierzemy go. Dobra, czyli Kuzma, Collins, Prince zostają, Middleton, Mikaliuk. Nie, no okej. Czyli Durant odrzucił, Irving odrzucił, Butler,
z tych lepszych zawodników, Randle, czyli będą dostępni, Middleton właśnie, Millsap, Favors, Kid Gilchrist, Howard, no będzie się działo, będzie się działo. Dobra, qualifying offers, my tutaj za nikogo nawet nie możemy, no więc od razu przechodzimy dalej. Moratorium, a, czyli to już tutaj składamy oferty zawodników z free agents, czyli zobaczmy sobie, jak teraz wygląda nasz skład. A więc jest LeBron, dalej Kuzma, Collins, czyli w sumie mamy tutaj no trójkę, czwórkę, czwórkę, ale można z tego zrobić trójka, czwórka, piątka. Tutaj rezerwa, Jackson, ale jego trzeba się pozbyć. Zubacz małolat na centra, Bol małolat na centra, Wagner małolat na centra, Reed małolat na czwórce, no i małolat Bonga na jedynce, no czyli na pewno potrzebujemy jakiś dwójek. I w sumie jeszcze rozgrywającego. Dobra, czyli co? Kyrie Irving chyba najlepszy by był. Nie? Dawaj, spróbujemy Irvinga. O Irvinga się postarać. No byłoby tutaj bardzo, bardzo fajnie, jakbyśmy Irvinga dostali. No to zobaczmy, co chcesz od razu. 4 lata, 133,5 miliona. A ja więcej mu dać nie mogę niż te 89. Aha. No to ładnie. Ale dlaczego nie mogę mu więcej tutaj... Dobra, dawaj na 4 lata, ale nie dam ci tyle, ile będziesz chciał. Czyli bez trade'u jeszcze spróbujemy. Jednak troszkę za mało niż się spodziewałem. No dobra, no zaproponujmy mu. Aha, nie jest zainteresowany odpowiednio. Czyli co, ja mogę tego użyć? Nie mogę. No ale więcej pieniędzy i tak nie mam szans. No to nie wiem, spróbujmy. Aha, czyli ja mu maksymalnie mogę dać te 20 milionów na sezon. No dobra, no jeszcze raz spróbujemy. Dobra, no niestety, minus 10 morale jeszcze Kyrie Irving. Niestety. Porzingis. Ale też chcę jakieś 27. Klay Thompson. Kemba Walker też byłby w sumie dobry. Ale też chcę bardzo dużo zarabiać. D'Angelo Russell. Też bardzo dobry, ale aż 27 milionów i kompletnie nie pasuje do naszego stylu gry. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że to będzie chyba tyle. Jeszcze zjadę sobie tutaj niżej, żebyście zobaczyli, kto mniej więcej jest wolny. A Isaiah Thomas. Nie chcę w sumie dużo zarabiać. Dobra, więc zrobimy tak. Ja zakończę teraz ten odcinek. I nie wiem, albo jeszcze w przyszłym... Tutaj spotkamy się przy jeszcze próbie podpisania kontraktu z jakimś zawodnikiem, albo po prostu spotkamy się, jak już Wam pokażę, kogo do klubu sprowadziłem. No nie wiem, zobaczę, zastanowię się, ale na pewno wiem, że w tym momencie zakończymy ten odcinek, tak więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!